Hejka, dzisiaj będziemy malować elementy. No więc tak, otwieram instrukcję i po kolei będę sprawdzać, co jest do malowania i w jakim kolorze i układać te elementy, segregować je na kolory, a później będę malować. Może zdążymy w tym filmie też coś powycinać, a sklejanie będzie na koniec. Ale to już raczej nie w tym filmie. Ok, więc mamy trzy kolory farbek. Siodełko to jest F11, czyli to tutaj. Takie siodełko. W kolorze białym. Chlebak. Chlebak oraz blat. Tu mamy E20. Czyli te dwa elementy. Okay.
Także nie ma się czym przejmować. Tutaj widzicie, ładnie to wygląda. Ale wam powiem, że bardzo, bardzo szybko ta farba schnie. Już aż jestem w szoku. Tak nagrywam, wiecie, urywkami. Bo bym to musiała, ten filmik chyba, nie wiem, czy godziny by trwało. Także po prostu było widać progres. Ale bardzo ten pędzel jest... no... taniej jakości, że tak powiem. Najgorsze jest między tymi, wiecie, te szparki malować. Są takie, no, niewygodne to jest. I też ciężko, żeby to było mega dokładnie, bo ten pędzel jest naprawdę taniej jakości. Taki, widzicie, no, dziadostwo. Jest taki za delikatny. To włosie jest takie za delikatne, bo lepiej jakby było lekko sztywne, mam wrażenie, takie mocniejsze. Bo się strasznie wygina. Strasznie. No to jeszcze żółto. Musiałam kilka warstw malować i też nie wiem, czy mi całej tej farby starczy, jeśli chodzi o farbę białą. Myślałam, że mi zostanie tej farby, ale jak pomalowałam wszystkie białe części, ale tylko z jednej strony na razie, no to zeszło chyba ponad pół tej farby. Okej, na ten moment tak wygląda efekt końcowy. Części zostały pomalowane. Niestety mam wrażenie, że ta